To jest układ otwarty. A ja nazywam się Igor Jankę. Cezary Kaźmierczak, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Polski Ład wpłynie na sytuację polskich przedsiębiorców na tyle, No ile wiemy dzisiaj, jaki będzie kształt tego? Znaczy jest to regulacja bardzo szkodliwa z dwóch powodów. Znaczy, ona podwyższa w dość istotny sposób podatki jednej grupie. Czyli generalnie polskim przedsiębiorcom, polskim małym i średnim firmom. I to jest jedna zła strona tego, tego rozwiązania. Drugie, no, komplikuje jeszcze bardziej, taki tak już skomplikowany system podatkowy. Rząd chyba chce, żeby ludzie nie zajmowali się prowadzeniem kwieciarni, czy fitness klubów, czy zakładów fryzjerskich, tylko biur finansowo-księgowych i rozwiązywali tam i rozkminiali te wszystkie zagadki, pułapki, ulgi. E, e, jak przeczytałem te. A to może ulg... jest ważne, żeby tworzyć taką przestrzeń do rozwoju nowych, nowych branż. <laughs> Możliwe. No właśnie, jak przeczytałem listę ulg. Y, do, do tego Nowego Ładu, to najpierw się załamałem, potem się roześmiałem, a potem z, z, wynaliśmy rapera, który ma to zaśpiewać, bo to, to się nadaje. To się nadaje naprawdę do kabaretu. Jak kiedyś dekret zostanie wojennym, śpiewa, śpiewa piwnica pod baranami, to my zaśpiewamy ulgi do Nowego Ładu. I drugie, dalej. Ale e... jesteście pewni, że to wszystkim przedsiębiorcom, czy tym zarabiającym, no trochę więcej niż, niż średnia krajowa rzeczywiście no to nie, podatki no będą ich wyższe. Są oczywiście elementy takie ulubione przez Ministerstwo Finansów, czyli Polska A, Polsce B każe się całować w D, czyli tam niektórym obniżą ulgi specjalne dla informatyków i tak dalej i tak dalej. No a zresztą mam wrażenie, Rozmawiając często w Ministerstwie Finansów w sprawie tego nowego ładu, jakbym był na czerskiej, no, że polski biznes to najgorszy, że to kombinatorzy, nie płacą podatki, mało innowacyjny. Na szczęście rząd się tym ośmieszył, ale to była taka podgotowka pod, pod Polski Ład. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport o nieinnowacyjności generalnie polskiego sektora MSP, w którym zarzucił, że hydraulik, kwiaciarka czy, czy jakiś stolarz nie ma ekspozycji, eksportowej na przykład. No, ja... no, ale to jest opis sytuacji, to nie jest zarzut. No. Ta, tak, no. ja próbowałem dociec, w jaki sposób hydraulik ma zacząć eksportować swoje usługi za granicę i tworzyć międzynarodowy holding hydrauliczny, żeby zyskał uznanie w oczach PIE. Ale mi się nie udało, bo stwierdzą, że hejtuje i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I... Natomiast z drugiej strony no, jest taki strach przed korporacjami. No. Wmówiono premierowi że jeżeli opodatkujemy korporacje podatkiem minimalnym 1%, to po pierwsze, z tego nie będzie żadnych pieniędzy, co jest jakimś już korendalnym absurdem, i współczuję premierowi, że w to uwierzył. Mówił już o międzynarodowych tak, korporacjach. Tak. Minimalny podatek CIT mhm. 1%, yy, i, i że to zablokuje jakiekolwiek inwestycje i, ta, i tak dalej. I zrobiono taki jakiś potworek zupełny, który myślę, jeżeli chodzi o myśl legislacyjną, to przewyższy ustawę vat profesora Modzelewskiego. i będzie miała więcej nowelizacji, będzie więcej z tego śmiechu, więcej sporów. Sądowych, bo to gwarantuje ta, ta 0,4 CIT, do którego kategorycznie się odcinam, że to jest z tymi swoimi różnymi ulgami, na ulga. 0,4 CIT, proszę wyjaśnić, bo nie wszyscy nasi słuchacze pamiętają. CIT o dobrotu. Mhm. Minimalny CIT 0,4 o dobrotu. To będzie obowiązywało Tak, może obowiązywać z nieprawdopodobną ilością najróżniejszych wyjątków, tak? No, jeżeli chodzi o podatek CIT, jest to podatek o charakterze kabaretowym w Polsce. 63% spółek nie płaci go w ogóle, w ogóle. Kolejne 30% płaci go w minimalnym stopniu. Ale nie tylko międzynarodowe, tak, ale też polskie ogólnie. nie płacą. Tak, tak, tak. W podejściu nie ma różnicy. Nie. Wszyscy przedsiębiorcy próbują płacić jak najmniej. Nie różnie to jest. Jedni płacą, drodzy nie płacą, tylko, to jest tylko jedna zasada. Dziesięciu największych płatników podatku CIT w Polsce, który płaci go prawie połowę, to jest dziesięć spółek największych spółek, w tym dziewięć skarbu państwa. I żeby w ogóle przybliżyć słuchaczom w ogóle śmieszność tego podatku i dowód na te słowa, no to chciałbym pa Państwa poinformować uroczyście i zaraz dostanę tutaj napadu megalomanii, że ja Cezary Kaźmierczak płacę więcej podatku dochodowego niż korporacja Orange i korporacja T-Mobile razem wzięte yy, rocznie. Mm -hmm. Więc to pokazuje skalę tego absurdu. Może miały yy. trudny rok. No nie, tak jest od lat, niestety. To są trudne czasy. Trudne, no, trudne czasy. czasy. No szkoda, że ja nie mam tych trudnych czasów. Też zacznę chyba jakieś kombinacje robić, no bo to chociaż nie, no, z drugiej strony, jak będę chodził po mieście w takiej sławie, no to może coś mi spotka to, dobrego. Z czego to wynika? No przecież od lat o tym się mówi, że tak naprawdę wielkie firmy no, ze swojej natury mają więcej możliwości do manipulowania. Podatkami, teraz nie wskazuje żadnej firmy, że ta, któraś tam manipuluje, ale ma, mają te możliwości. Od lat o tym mówimy. No zresztą premier Morawiecki też o tym mówił, jak przychodził, że chciał bardzo wyrównać te, zacząć, te warunki. Żeby, żeby może przestać mówić, a zacząć robić. No, to jest uwarunkowanie historyczne to jest pierwsze, że tak można. I tak to, przyjęliśmy, że to. Tak, i tak można, i w związku z tym. No, to bardzo łatwo porównać na, na przykładzie różnych sektorów. No ten telekomunikacyjny. Czyli Orange nie płaci, t Mobile nie płaci, a Play, też francuska firma, już w tej chwili jest jednym z największych płatników CIT-u w Polsce. Polcomtel z Zygmunt Solosz też płaci. Tak, więc albo w sektorze w sektorze, w, bardzo ciekawa jest sytuacja w sektorze tych sklepów wielkopowierzchniowych, mm -hmm. bo dwa e, sklepy takie czołowe płacą około 1% tego, co my się domagamy, czyli Biedronka i drugie Dino, które, e, które nie powinno w ogóle chyba nic płacić, no bo to przeczy w ogóle teorii Ministerstwa Finansów, no bo oni wtedy na, nikt więcej nie inwestuje niż Dino. Oni są w połowie Polski, drugą Polskę zdobywają, mają gigantyczne nakłady inwestycyjne i oni płacą około 1%. E, Niemcy, e, tak po niemiecku, tak pół. <śmiech> sieci. <śmiech> niemieckie jaki kompromis zrobili, bo są pół. Natomiast Francuzi konsekwentnie zero. <laughs> Te sieci francuskie. To Stanisław Kluza zrobił takie opracowanie i bardzo mnie urzekła ta właśnie segmentacja. No dobrze, ale z czego jeszcze wrócę do pytania, z czego wynika to, że nie dajemy sobie z tym przez tyle lat, przez tyle lat rady i czy to jest tylko Polski. To jest tylko polski przypadek, no bo międzynarodowe korporacje ze swojej natury są międzynarodowe, wielkie, potężne i mają tych możliwości stosowania różnych, nie różnych jest to myków tylko wiela. Nie jest to tylko polski przypadek, nie jest to tylko polski przypadek. Dzieje się to prawie wszędzie wynika to z gigantycznego, z gigantycznej siły polskiego przemysłu, znaczy nie polskiego, ale w ogóle światowego przemysłu podatkowego, który zarabia na tym miliardy dolarów w skali rocznej w Polsce, setki milionów. To jest potężne lobby doradców podatkowych, potężne lobby prawników, którzy sprawiają i doradzają tym firmom, żeby nic nie zapłacili i wynika ze słabości rządu, w tym również tego rządu, bo od pięciu lat też nic z tym nie zrobił, podobnie jak poprzednie, Mimo najróżniejszych apeli, że my chcemy konkurować na równych warunkach i żeby oni też płacili podatki, bo też korzystają z dróg polskich, które polski podatnik funduje nie wiem, z oświetlenia na ulicach i z pogotowia ratunkowego, jak trzeba. Wszyscy się okazują na końcu zasłabi w stosunku do tego lobbingu różnego rodzaju najbardziej fałszywych argumentów, które są wyszywane nieprawdziwych, straszenia upadkiem tam, że to niezgodne z Unią Europejską. No to już jak udowodniliśmy, że to jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, to następne argumenty jakby wyjeżdżają, że generalnie no, Polska upadnie, jeżeli korporacje, po prostu cała narracja tych neomarksistów z Ministerstwa Finansów, o tej innowacyjności, jakie ja oni tu niosą. Jak mówię, jakbym był na czerskiej. Innowacyjność, podatki inne płacą. Tak Maciej Witucki tłumaczył przy mnie premierowi, dlaczego oręcznie płaci podatku, to, że on ze ZUS płaci. że ZUS też wszyscy inni płacą jakoś, więc to nie jest jakaś... Ale nie jest też tak, że te firmy często nie są innowacyjne i nie przynoszą A ja innowacyjności tego do Polski. Ja ja tego warto, żeby to jednak były i żeby, no, żeby, i żeby, żeby dalej przyjeżdżały. Żeby, żeby było i jasne. żeby inwestowały. Ja nie kwestionuję innowacyjności ich innowacyjności. Absolutnie nie kwestionuje i wręcz jestem wielkim zwolennikiem inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce, a natomiast on musi płacić podatki i koniec. I z tym, mam nadzieję, któryś rząd, który będzie miał trochę odwagi, się się wreszcie upora. A mieliśmy I... takie przekonanie w latach 90, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten kapitał tutaj przyjechał, bo rzeczywiście go nie było i wtedy stosowano te ulgi, były gigantyczne i doprowadzono część do tego, żeby, żeby wiele firm nie płaciły rzeczywiście przez lata i to było sankcjonowane i było zrozumienie dlatego. tego. Ale Czę ta świadomość część, się zmieniła. Część nie? się przyzwyczai do tego i robi to dlatego, że państwo jest słabe, tak? Ja tutaj. Plus też takie, no taka podległość, taka, taka, taka postkolonialna mentalność. No w czasie największej naszej wojny o pracowników delegowanych we Francji i największego szczytu gnębienia polskich firm, jakie miało miejsce, Ministerstwo Rozwoju urządziło tu fetę na rzecz minister, ministra gospodarki francuskiej w, w Machu niedaleko stąd, Ministerstwa Rozwoju, gdzie go fetowano znakomitą współpracę. Jak ja poszedłem z protestem, to mi powiedziano: to co, ty uważasz, że powinniśmy stosunki dyplomatyczne, zerwać, no i no, to jest te, tego typu rozmowa, no, na tym poziomie, no. Więc ten minister francuski prawdopodobnie nie usłyszał ani jednego słowa tutaj w Polsce, że coś jest nie w porządku, że polscy kierowcy boją się wjechać nawet do Francji, wypinają naczepy na granicy i ktoś inny to przejmuje, bo nie mogą jechać 100 kilometrów bez mandatu, tak? Znaczy Francja nam wypowiedziała wojnę handlową i ja uważam, że wojną handlową powinniśmy Francji odpowiedzieć, a nie chować uszy po sobie i udawać, że się nic nie dzieje, bo to jest tylko zachęta do kolejnej. No, ale też prowadziliśmy, też Rozmaite gesty wobec Francji Gospodarcze wykonywali. jakie? No jak kiedy zrezygnowaliśmy z zakupu ich helikopterów. No a to, to już jakiś jest jakiś inny, inny rodzaj temu. polityki. To już jest trochę duża polityka międzynarodowa, raczej tego z gospodarką bym nie wiązał. Handel bronią, nie jest w moim przekonaniu elementem gospodarki. No jest, ale jednocześnie i, i to bardzo ciężkie gospodarki, bardzo potężne lobby tam nie, no to grają jest Handel bronią no to jest hmm. polityka, nie, nie gospodarka. No ale akurat no, to w tym przypadku ten, sprawa pracowników delegowanych tak samo, to była to była duża wojna, wojna, polityczna, w której graliśmy, ale nie udało nam się zbyt wiele. No nie udało się z powodu bierności rządu, z powodu bierności tych organizacji polskich transportowców. To ba bardzo też dobrze obrazuje to środowisko polskich przedsiębiorców, jak oni się zachowują. My wtedy świeżo otworzyliśmy biuro w Brukseli i postanowiliśmy zawalczyć tą ustawę. Ja im zaproponowałem, żeby zapłacić 2 euro od jednej ciężarówki, które stworzy jakiś konkretny budżet na działalność lobbyingową. Wszyscy powiedzieli, że dadzą, nie dała ani jedna osoba, nie wpłynęło nawet 2 euro. Ale to tak. chyba w ogóle nasz taki Ach, ta. problem, niechęć do współpracy ta. ze sobą, brak zaufania społecznego, że uważa się, że każdy, kto ma konkurencyjną firmę na pewno będzie grał no ja przeciwko nam. Ja konkurencyjnej firmy wobec nich, no w każdym razie żaden z nich nie wpłacił nawet 2 euro na ten fundusz, mimo to my to robiliśmy, no ten biznes tak w dużym skrócie, on polegał jakby na tym, na robieniu spotkań i przekonywania dep eurodeputowanych z południa, mhm. którym to było całkowicie obojętne i jakim się wytłumaczyło, że to się krzywda dzieje, no to część się udało przekonać, ale było za mało pieniędzy, za mało, żeby to zrobić i przegraliśmy głosowanie. Jednym głosem i uwaga, ci, którzy nie chcieli płacić jednorazowo te dwa, te dwa więcej. euro, teraz płacą 2000 euro miesięcznie, no rocznie, tak. przepraszam, mniej więcej. To, że taki to jest efekt tego wszystkiego. A Jeżeli już jesteśmy na styku gospodarki, polityki i Unii Europejskiej. Czy nie obawiasz się, że to obecne zamieszanie, które jest wokół na linii Warszawa-Bruksela, te napięcia, które są i te ciężkie teksty, które pojawiają się na pierwszych stronach Financial Times, że one odbiją się również na inwestycjach w Polsce, że w ileś inwestycji być może jest już wstrzymanych z tego powodu, albo decyzje się. No, cofają. jest to możliwe. No, pytają nas, czy to tak w Polsce jest, jak gazety piszą. To rzeczywiście tutaj. Yy... Dostajecie tego typu głosy, bo ja muszę tak. powiedzieć Państwu, że słyszałem, nie mogę wmienić niestety żadnej z tych firm, ale zrobiłem sobie taką małą sondę wśród kilku dosłownie osób, które mogą wiedzieć i powiedziano mi o kilku konkretnych przypadkach, w których decyzje o, o inwestycji w Polsce zostały albo cofnięte, albo, albo zawieszone. No, będzie to być może miało wpływ, też ma wpływ nie, niepewność i, i o, o wysoka wycena ryzyka regulacyjnego, który jest w Polsce. Także to na pewno będzie jakoś miało, bo ten Ro zrobiono nam taką gębę na, na zachodzie, że, że trudno to będzie, że tak powiem, zmienić, no, ale biznes no, też kieruje się jakby pieniędzmi. No, te, te, te... no tak, ale jeżeli, jeżeli, ktoś, ja zawsze opowiadałem o tym, że Polska jest takim super stabilnym, super stabilnym miejscem, jednym z najlepszych miejsc do inwestowania, i dalej uważam, że. Tak jest, ale jeżeli ktoś dzisiaj nie wiem, patrzy gdzieś z daleka na Polskę i czyta w każdej gazecie o tym, że tak. Poleksit może się zdarzyć, i, ale się z drugiej strony nie zdarzy, no ale jednak w, w Parlamencie Europejskim taka wielka debata, bierze najpoważniejsze gazety na świecie, tam o tym piszą, to myśli sobie, eh, to może w jakimś. przeczekam, z całą spróbuję gdzieś indziej. To, to, to jest niedobre. Natomiast no też, to się zderza z drugim takim bardzo silnym. Trendem, że gospodarka w sferze sprzedaży i marketingu dalej pozostanie globalna, sterze w sferze produkcji już nie będzie globalna. A czy będzie produkcja kontynentalna? To będzie gospodarka kontynentalna jest odwrót z Chin, jest odwrót z Azji. Część, znaczy prawie wszyscy no, planują mieć fabryki też na kontynencie na, na wypadek tego covid -u. Co jest dobrą dla nas trendem. No tak, tak, no bo my, my Czesi, Rumunii, w ogóle Europa Środkowo-Wschodnia będzie beneficjentem tych rozwiązań, bo te fabryki będą u nas powstawać. Jeśli ustabilizujemy sytuację taką polityczną, Czy Może nie ustabilizujemy, to znaczy no też to, 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 to trochę jest tak też, że część tych koncernów, no to oni tu mają przedstawicielstwa i wiedzą jakby co się dzieje, no że w dużej mierze, to, co się opowiada tam w tym Parlamencie Europejskim, pisze ga, w gazetach, no to, to, są, to są jakieś dezinformacje, z którą się strasznie ciężko walczyć. No, z nami Duńczycy nie chcieli podpisać porozumienia w sprawie tych pracowników delegowanych, Duńska Organizacja Pracodawców, z tego względu, że Polska łamie prawa kobiet. Ja mówię, no, ale jakie prawa kobiet? Polska... Co się zmieniło, tak? Tak. Od objęcia przez pis? Zwłaszcza jak czytamy tam... po polskiej kobiety. Zapewne są jeszcze miejsca, gdzie ich sytuacja mogła być lepsza, ale na tle innych państw tak. europejskich mają znacznie lepszą sytuację no ale w Ale do tego, do tego stopnia jest ta dezinformacja no tak. i te kłamstwo na temat Polski. Ja nie mówię, że u nas jest wszystko okej, okay, to żeby było jasne: przecież przed chwilą tutaj dałem popis yy, yy, swojego stosunku do dokumentu zwanego Nowym Ładem. Natomiast no, bardzo dużo opowiada się kłamstw na temat yy, naszego kraju. Są to informacje, Al, albo złośliwie, albo z głupoty powtarzane, które są nieprawdziwe. Ale też nakręcając konflikty, które tak naprawdę służą walce tutaj wewnętrznej, na rynku wewnętrznym, przenosimy te naj... wojny na zewnątrz. To i... jest największy problem w ogóle Polski. I to nas dużo i bardzo kosztuje. Największy problem w moim przekonaniu Polski, że zanim zrobimy polexit, to może byśmy spróbowali w tej Brukseli o coś zawalczyć z przynajmniej. A chciałem się zapytać jeszcze o jeden wątek, który ostatnio wywołał bardzo dużą dyskusję w ostatnich. Dniach czy w ostatnim tygodniu, zwłaszcza w sieci, no ale sieć to jest życie i ta dyskusja, moim zdaniem, nie, ona trochę jest zabawna, ale trochę jest poważna. Kiedy Marcin Matczak napisał o tym 16-godzinnym, że kiedyś to się pracowało po 16 godzin i odnosiło, odnosiło się sukces, to wywołało. E, Krzyk młodych ludzi, zwłaszcza, zwłaszcza lewicowców. Z jednej strony to tak wygląda, jak spór dziadersów, którzy tam w, innym, w innej rzeczywistości się dorabiali, młodych ludzi, którzy żyją w zupełnie innej rzeczywistości, ale to jest realny, realny problem. Dzisiejsi 20-30-latkowie mają zupełnie inne oczekiwania, żyją w trochę innej rzeczywistości. ciekawe jest, na ile to jest Twoim zdaniem problem polskich przedsiębiorców dzisiaj? To ja trochę inaczej zrozumiałem to, co powiedział, czy napisał Marcin Maczak, że on, żeby osiągnąć sukces, no to musiał tam jeszcze te 16 <noise> no godzin tak. pracować. No i to, to jakby też potwierdza moje obserwacje, że jak ktoś z tych ludzi, których ja znam, którzy osiągnęli sukces, czy w wolnych zawodach, czy, czy pracując dla kogoś, czy prowadząc firmy, to też raczej dużo pracowali. Słyszałem podobno, że też można osiągnąć sukces i nie pracować. Dużo, ale nie widziałem. To <noise> być może to takie przypadki są. Tak słyszałem, że są. Tak. Nie, no to już mi zabawnie. Ja też to tak czuję, ale z drugiej e. strony, no, możemy się z tego śmiać i dowcipkować, ale rzeczywistość jest ja taka, rozumiem. że... Dzisiaj to pokolenie które znaczy, wchodzi jestem na, na. Za, rynek za wolnym pracy. wyborem. Wczoraj ktoś na Twitterze zapostulował, że i słusznie moim zdaniem o tym wykońcie Zandberga, że bezpośrednio po ukończeniu studiów student powinien mieć prawo do emerytury e, i to należy natychmiast e, po prostu wprowadzić. Znaczy ja żeby nie już dalej. No, ja hmm? jestem za wolnym wyborem. Jak ktoś nie chce pracować, to nikt nie pracuje, no ale też nikt nie ma oczekiwań. Nie wiadomo, e, nie wiadomo, jakich. No, e, też ja nie, nie, nie mnie się, co prawda śmieszy, ale tam. Nie protestuje, jak to jest, zbiera na y, komputer przez ten, y, mając, będąc zdrową osobą i y, zdolną do pracy, zbiera, żeby mu ludzie komputer kupili, a potem się tak rozochocił, że żeby jej kawkę stawiać y, w tym. No, ale to są, więc okay, to są okay, anegdotyczne, no. anegdotyczne, anegdotyczne historie. Natomiast trend jest taki. I taki jestem, ja... na ile to jest problem, na jakby polscy przedsiębiorcy umieją odpowiedzieć na to na tę sytuację, na te, no, zapotrzebowanie że będą, młodych ludzi. E, polscy przedsiębiorcy będą się za, jak zwykle zachowywać racjonalnie i będą promować tych pracowitych. To mogę na piśmie dać każdemu członkowi partii razem. Ale to nie znaczy, że nie mów tak, że ci, którzy chcą pracować... Krócej, że oni nie są pracowici, że ci, którzy chcą też robić rzeczy po pracy, bo to też ważne. Ja osobiście na przykład tempie siedzenie po godzinach. Zawsze tępiłem, bo to nic dobrego z tego nie wynika. Czyli jesteś po stronie zamberga. Zamberga, no trochę tak. Jesteśmy sąsiadami w dodatku. Czyli jak ktoś chce mało pracować, to do ZPP. Co prawda nie odniesie wtedy sukcesu. No, być może. No. Jesteśmy sąsiadami na nowym świecie obok. Mamy biura. Jestem za wolnym wyborem. Myślę, że ludzie sami sobie. Wstęp. Ja bardzo dużo pracowałem w życiu. Czy tego żałuję? No. No, nie żałuję, no bo teraz mogę mało pracować. W związku z tym. <laughs> każda kolejka, teraz pracuję mało. I no tym to. samym Cezary jest, z zszedł do pokolenia 20-30-latków, młodnieje. I tu po rozmowie z panem Świetnie redaktorem żyje. jadę do domu. O, o. A ja zostaję i będę dalej no e, e, nagrywał po 16 godzin. Cezary Kaśmierczak, bardzo dziękuję. Dziękuję. To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl